Dzień dobry, z tej strony wasza ulubiona youtuberka. Jest sobota, jestem zdrowa i wychodzę na wiosnę. Wychodzimy na śniadanie, trochę inaczej, ale śniadania są fajne. Śniadania są fajne, bo można sobie posiedzieć, coś dobrego, pochillować, popatrzeć na ludzi, jak wyglądają, jak są ubrani, zjeść jakąś kanapeczkę, napić się herbaty, napić się kawy, napić się matchy. Same plusy. Dobra, chyba jestem gotowa. Nie będę przedłużać się. A i tak później pokażę więcej, jak wygląda stylizacja i wszystko. Jestem za mną, idziemy na śniadanie. Nie wiem, co mam powiedzieć. To jest najgorsze, żeby cokolwiek powiedzieć do tej kamery. To tak na początku to jak 10 milionów jakichś prób. Intonacji głosu najgorsza. Śniadanie jest za cicho, za głośno. Warszawskie śniadanie. Ale ci już powiedziałam. Czekamy na śniadanie. Tak się troszkę ruszyło, a teraz znowu stanęliśmy w miejscu. I pewnie tak będziemy stać teraz pół godziny, aż ktoś coś zje, żeby się... Nie, tak. Wszystkie są miejsca zajęte. Nasze jajeczka wychodzą. Później pójdziemy do takiego miejsca, nazywa się Panna. No i takie mają francuskie wyroby i różne takie ciasteczka na słodko. Francuski klimat. Ja jako ten reporter muszę wszystko reportować. Czy krępuj prosto? Nie. Mnie nie. Ela, krępuj cię. Dobrze, wyglądamy. Dobre światło. Tak, najpierw nacimy głosy, a później będziemy nagrywać. Ja właśnie sobie wezmę tego bajgla z łososiem, bo wiecie, ja mam taki ciepły stosunek z jajkami, bo ja raz jajka jem, raz nie jem, ale ja nie lubię, jak jest płynne. A to raczej wszystko będzie opcją płynne, więc wezmę tego. Nie lubię bardzo ściętej, przynajmniej jedno. Ja lubię właśnie, że jak już jest jajko, to będzie... I coś dziwnego z jajkami. To specjalne. Jesteś taka ucięta. Dobrze. Ty jesteś. A nie chcesz, żebym było? Nie, nie chcę, bo ja jestem główną gwiazdą tego vloga. Prowadząca musi być najwięcej zakamerowana. Jakieś pytania może do vloga? Q&A. Najgorzej zacząć, jak już się... Coś tam się dzieje. Najgorzej zacząć nagrywanie. Dobrym śniadaniem. Idziemy na... Kolejne jedzonko. Teraz na coś słodkiego. Najpierw zjadłyśmy śniadanie, a teraz coś słodkiego. Tylko jedna kukurydza jest. Dzisiaj mamy tour po... Nie wiem, na jakichś takich najbardziej może hot miejscach, może nie hot miejscach, ale takich popularnych w Warszawie. Dość popularnych w Warszawie. Ranking jagodzianek. Podobno najlepsze w mieście. W kawiarni Panna.
I love kruszonka. Wchodzimy do wnętrzności jagodzianki. Do wnętrza ziemi. Całej jagody. Jak?